Mówię do was, czy to ty będziesz następną gwiazdą tańca. Witajcie w drugim odcinku. Dzisiejszy film będzie poświęcony czaczy i postaram wam się pomóc ją zrozumieć. Więc zapraszam do dzieła. Cza-cza. Mam nadzieję, że obejrzeliście poprzedni odcinek. Bardzo możliwe, że pojawi się gdzieś tu, albo tu, albo tu. Jak nauczę się dodawać takie odnośniki. W każdym razie, dziś przechodzimy do czaczy i co zrobić, żeby zatańczyć czaczę, albo w ogóle, żeby czacze dało się zatańczyć, bo jest szybka. I to bardzo szybka. Dlatego nie staramy się przenosić informacji z rumby do czaczy, przynajmniej nie wszystkich. Okay. Zaczynamy od tego, że przez to, że czacza jest dużo szybsza, nie mamy tyle czasu na przenoszenie ciała razem z ruchem wahadłowym. Musi się to wydarzyć od razu, czyli mamy 2, jestem od razu nad nogą, 3, od razu jestem nad nogą. Czyli znowu podchodzimy do przeniesienia ciężaru ciała w sposób taki, że jest to świadome przepchanie swojego ciężaru nad nogę. Nie ma momentu, kiedy możemy wypełniać. Widzicie różnicę? Czyli przenoszę ciężar nad nogę, przy użyciu oczywiście pendulum, używam biodra w przód, natomiast nie ma czasu, tak jak w rumbie, pokazywania wyizolowanego ruchu. Następnie rotacja wygląda tak samo, jak w rumbie, czyli jesteśmy 2 and 3 and 4 and 1 and. Tylko jest ona dużo szybsza, tak jak powiedziałem, spowodowane jest to tempem. Teraz co zrobić, żeby włożyć tą technikę czaczy i nachodzenia nad nóg razem z rotacją w łoki, praktycznie w każdy krok. Można powiedzieć, że non-stop używamy tych narzędzi w każdym kroku, czy jest to krok do boku, do przodu, do tyłu, praktycznie. Sytuacja jest bardzo podobna. Wychodząc stopą do przodu, nie zatrzymujemy się w połowie drogi, żeby wypełnić, tak jak w rumbie, cały ten czas pomiędzy nogami, tylko w czaczy musimy od razu znaleźć się na nodze. Czyli przygotowując już ruch, wychodzimy od razu z biodrem nad nogą. Bardzo ważne jest to, żeby nie wychodzić dwoma biodrami w przód i nie przepychać się tylko do przodu, a zaatakować jednym biodrem po skosie. Następnie z tej pozycji, kiedy jestem nad nogą, możecie to sprawdzić w ten sposób, jestem nad nogą, używam tylko żeber do tego, żeby się zrotować i hop, mówimy na to collect, ściągnąć nogę do nogi. Oczywiście tego momentu w muzyce nie będzie widać, bo od razu ruszamy dalej. Klik, bum, klik, bum, klik, bum. Mam nadzieję, że widzicie teraz główne różnice pomiędzy rumbą i czaczą. Mimo tego, że są tak bardzo podobnymi tańcami, musimy je zatańczyć kompletnie inaczej. Jest znacząca różnica w tym, w jaki sposób wypełniamy muzykę w rumbie, a jak szybko musimy znaleźć się nad nogą w czaczy. Jeżeli nie będziecie popełniać tych błędów i przenosić, powielać tych narzędzi z jednego tańca do drugiego, na pewno czujecie dużą różnicę i będzie wam dużo prościej zatańczyć obydwa tańce. Także zapraszam was na salę, trenujcie, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pięć, sześć, siedem. Najprościej, nie komplikuj, kurączko. Najprościej.